Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych technisów. Mamy środę i zaczynamy sobie od tematu trochę wokół iPhone'a, natomiast bardziej chodzi mi o to, że mam trochę bekę z ludzi, którzy powiedzmy rozpisują się na temat iPhone'ów, że ojej, nowy iPhone może nie mieć nowszego procesora, ten podstawowy 14, tylko może mieć nadal A15, a nie A16, jak ludzie w ogóle to kupią. Przypominam, że mówimy o firmie, która potrafi odgrzewać wygląd telefonu przez 6 lat, jeżeli mówimy o iPhone SE i tam wszyscy się nad tym zachwycają, że to jest super mały, fajny flagowiec. Więc moja teoria jest taka, że oczywiście tych różnic między 14 i 14 Pro i Maxie i Pro Maxie będzie więcej w tym roku, to jasne. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, cięcie kosztów, czyli więcej można wrzucić ograniczeń do 14, ludzie i takie kupią jako tańsze modele, można podwyższyć cenę wtedy wersji Pro i Pro Max. I telefony i tak będą się sprzedawać, te wszystkie wyniki pokazujące ostatnie sprzedaże iPhone'ów są świetne, powiedzmy, na tle konkurencji. Więc generalnie przy założeniu, że te ostatnie kwartały były niezłe, a przecież jakby premiera 13 była 3 kwartały temu. Więc tak na dobrą sprawę oni mają trochę na to wywalone. I oczywiście tych różnic będzie więcej i tutaj się nie ma co oszukiwać i w tym roku rzeczywiście pewne rzeczy mogą być nie do przewidzenia przez niektórych jeszcze jakiś czas temu, że procesor przy 14 będzie tylko trochę bardziej podkręcony, bo podobno oczywiście zmienią się anteny i tak dalej, płyta główna i wiele innych rzeczy, więc sam procesor będzie trochę bardziej podkręcony. Natomiast A15, A14 Bionic przed półtora roku, czy prawie przed dwóch lat nadal są w zupełności wystarczające. Zawsze mówiłem, że optymalizacja to jest król. Świetnym przykładem może być to teraz, że na iPhone 13 Pro Max, którego mam, beta, to chyba jest teraz czwarta, ta deweloperska. Pierwsza była beznadziejna, druga była już lepsza, trzecia była rzeczywiście absolutnie fantastyczna, mógłbym korzystać z niej jako daily, czwarta jest dramatyczna, w sensie co chwilę coś przeskakuje, zawiesza się, ekran się wygasza, no dramat. Oczywiście to jest jakby no moja wina, biorąc pod uwagę, że decyduję się na korzystanie z deweloperskiej bety, więc nie narzekam, natomiast mówię, optymalizacja to jest król, jeżeli chodzi o telefony, więc to, czy procesor będzie wykręcał trochę więcej punktów AnTuTu, czy będzie trochę szybszy, jeżeli chodzi o zegary, to kompletnie nie ma żadnego znaczenia dla większości osób. Jak ktoś renderuje film na telefonie, czy gra w gry, gdzie rzeczywiście jesteśmy na limicie, to spoko. Natomiast jeżeli mówimy o czystej wydajności, takiej normalnej przy odpalaniu aplikacji, to nie ma to znaczenia. No i tak Facebook będzie zamulał telefon każdy. I tutaj się nie ma co oszukiwać. Natomiast tak jak mówiłem, tych różnic będzie więcej, no bo nie będzie ekranu Pro Motion, czyli nie będzie 120-hercowego i też on nie będzie LTPO, no bo bez sensu, żeby wrzucać LTPO do 14, gdzie mamy zmienne odświeżanie, to dynamiczne, wystarczy LTPS i tutaj też nie ma się co dziwić. Naturalnie będą gorszej jakości materiały, no i tutaj to też nie jest nic odkrywczego, to też było w poprzednich latach. Naturalnie pewno będziemy mieli też mniej obiektywów, nie wiadomo, czy będzie w ogóle ten 48-megapikselowy. Też bym się nie zdziwił, gdyby były jakieś cięcia, ale zobaczymy, może akurat ten aspekt Apple będzie wyglądał tak, że będą chcieli wrzucić po prostu całą rodzinę 14 z tym samym głównym aparatem. Natomiast no wiadomo, że również będzie notch w 14 i 14 Max, w Pro i Pro Maxie nie będzie. Więc tych różnic będzie w tym roku więcej, natomiast nie dziwcie się, że jakieś rzeczy nawet Apple chce odgrzewać jako kotlety. I mówimy o firmie, która rzeczywiście i design iMac'a nie zmieniała przez wiele lat, MacBook'a nie zmieniała chyba przez 5 czy 6 lat. iPhone'y nadal, do teraz są nadal SE 2022 jest w sprzedaży, telefon, który był w 2016, więc na spokojnie, tak? No tutaj rzeczywiście te niektóre zmiany są czysto biznesowe i kosztowe, żeby obciąć jakby zaopatrzenie, czyli pewno doszli do wniosku, że hej, A15 można trochę podkręcić, powiedzmy ułożenie komponentów 14 będzie na tyle inne, że to się nie będzie aż tyle grzało, będzie trochę szybszy, żeby ludzie jednak dali nam spokój, że te wyniki testów są lepsze, a dla większości osób nie będzie miało to jakiegoś kompletnie większego znaczenia. Natomiast no, konkluzja oczywiście jest taka, że jeden i drugi model pewno będą droższe, zobaczymy. Obserwuję ostatnio na Twitterze dużo takich informacji, gdzie jest po prostu milion pytań, czy kupować teraz iPhone'a, czy jednak czekać, no bo zostało nam miesiąc do premiery. Ja bym pewno jednak poczekał, w sensie
Problemem może oczywiście okazać się to, że nie wiem, że te modele znikną ze sprzedaży. Może się okazać, że one zostaną, ale zostaną te ceny podwyższone. Natomiast zawsze zostają nam gdzieś tam resellerzy. Ja powiedziałem, najlepszym sposobem na to jest zamówienie w sieci w dniu, powiedzmy, czy tam dzień przed konferencją telefonu. I zawsze możesz 14 dni zwrócić taki sprzęt, jeżeli się okaże, że te ceny zostały podniesione, to wygrałeś, jeżeli nie i powiedzmy nowości w 14 będą na tyle fajne, zwracasz, czekasz na zwrot kasy, dokładasz, kupujesz powiedzmy 14 jak wejdzie do sprzedaży. Proste i tutaj nie ma się nad czym więcej zastanawiać. Drugim tematem, o którym warto wspomnieć, jest premiera Xiaomi tutaj 12T i 12T Pro. Generalnie 11T i 11T Pro to były bardzo udane telefony. W sensie ja do dzisiaj uważam, że to w tym przedziale cenowym, szczególnie 11T, gdzie mówimy o tych zmianach, które względem te Pro nie są jakieś tam ogromne i powiedzmy możemy przeżyć bez tego super szybkiego ładowania, bez tego lepszego teoretycznie procesora i ten Dimensity nadal tam wystarczy. I bez oczywiście tego sygnowania Harman Kardon. I ten telefon tam jest w granicach 1600-1800 zł. To jest nadal absolutnie fantastyczna jakby propozycja, jedna z lepszych. Zresztą ostatnio robiłem zestawienie i też tam wrzucałem ten telefon. Więc spokojnie myślę, że jeżeli ceny nie pójdą jakoś mocno w górę, to właśnie modele 12T, 12T Pro mogą być kolejnymi modelami, które rzeczywiście będą fantastyczne. Różnice oczywiście między modelami będą, natomiast myślę, że jeżeli poziom optymalizacji będzie podobny, to będzie to działało świetnie już w tym podstawowym modelu, gdzie będziemy mieli Dimensity 800 Ultra, w tym nowszym będzie 8 generacji pierwszej i UFS 3.1 w jednym i w drugim przypadku. W jednym rozwiązaniu będzie pewno 90 lub 120 Hz wyświetlacz, w drugim będzie mieli ekran, który będzie ze zmiennym odświeżaniem. I różnica również oczywiście w przypadku T Pro będzie taka, że tam ma być aparat 200 megapikselowy, a nie 108. Tu bym się na razie nad tym nie rozpisywał, bo nie wiem jakie mogą być efekty, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten odcinek poprzedni z zeszłego tygodnia, o którym mówiłem bardzo dużo o tych megapikselach, więc polecam sobie wrócić, przełożę się na to, że po prostu no, wykorzysta się jakoś to, że ewentualnie teleobiektyw mógłby być dużo z większym zbliżeniem, żeby jakby pozostawić te 200 megapikseli na pokrycie tego trzykrotnego zbliżenia cyfrowego, bo myślę, że do tego się to nada, ale zobaczymy. Tak czy siak telefony mają się pojawić w sierpniu, więc będzie interesująco. No i kluczem jest to oczywiście cena. Zobaczymy, czy już tutaj zapłacimy podatek od tej nowości i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, czy jednak będą te ceny w miarę wyważone. Hej, nie wiem czy widzieliście informacje odnośnie Apple Studio. Ja mam Apple Studio, robiłem recenzję, więc ją gdzieś tutaj podpinam. I generalnie gdzieś tam 3 tygodnie temu, mniej więcej chyba tak, 3 tygodnie temu miałem taki problem, że włączałem jakby komputer, włączyłem komputer, chyba nie włączam komputera, więc wyłączył się z uśpienia. Włączam jakiś dźwięk i w każdej aplikacji, obojętnie czy to będzie, nie wiem, Twitter, czy to będzie jakiś tam Kanal Plus, czy to będzie YouTube, dźwięk zaczyna lecieć i się przerywa. I po chwili jest cisza. I jak zapauzuję i włączę, to znowu tak jest. Chwilę i znowu wyłącza. Bardzo zastanawiające. Myślałem, że to może być problem w ogóle komputera, ale na głośnikach, na MacBooku wszystko było w porządku. Jak się przełączyłem na HomePody, które tutaj mam, to również było wszystko w porządku, więc no jakby drogą dedukcji był to problem z głośnikami w Apple Studio. I oczywiście poszukałem problemu i znalazłem jak zawsze na Reddicie, że wystarczy po prostu odłączyć od zasilania na 10 sekund, włączyć ponownie i nam się Apple Studio zbutuje. I okazuje się, że jest jakiś błąd software'owy w tym monitorze za 8 koła, gdzie no po prostu coś takiego się może zdarzyć. I zdarzyło mi się to raz, miesiąc temu niecały, tak jak mówię, od tamtego czasu nie było żadnej aktualizacji monitora. Widzę, że coraz więcej osób ma z tym problemy, nie wiem czy to jest połączone jednak mimo wszystko z jakąś konkretną wersją systemu, czy z konkretnymi aplikacjami. Nie ma podanych żadnych informacji, natomiast no, cieszymy się, że jest to problem software'owy, który pewno w oprogramowaniu można rozwiązać, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Jednak, bądźmy szczerzy, jakby ekran, który ma oprogramowanie swoje, bo oczywiście tam są podzespoły jakby z normalnego iPhone'a,
jest dużo bardziej skomplikowane, oczywiście ma pewne jakieś to zastosowanie, ale jest dużo bardziej skomplikowane niż po prostu monitor, który podłączamy kablem i głośniki po prostu podają dźwięk ze źródła i po prostu wszystko działa. Naprawdę, miałem w swojej historii bardzo dużo monitorów, mam do dzisiaj zwykłe monitory, stare, swój pierwszy monitor, który kupiłem sobie do swojego laptopa tam, nie wiem, 6 lat temu. Jakiś LG taki prosty i do dzisiaj to wszystko działa, tak? W sensie one są nadal jeszcze eksploatowane i to wszystko działa w porządku i nigdy nie miałem takiego problemu z głośnikami w ekranie, w monitorze, a tutaj rzeczywiście coś takiego się dzieje. Zresztą no, w telewizorach nawet czegoś takiego nie miałem, jeżeli chodzi o problemy, więc to po prostu generalnie wpadka. No cieszmy się, że po prostu, czy ja przynajmniej się cieszę, że to jest po prostu problem software'owy. I ostatnią informacją jest coś bardzo ciekawego. Nie sądziłem, że w ogóle można coś takiego wpaść. Rozwiązanie, które może być przydatne nie tylko w Samsungu, ale we wszystkich telefonach, a mianowicie tryb serwisowy, czyli w momencie, kiedy oddajesz telefon do serwisu, włączasz specjalny tryb serwisowy w ustawieniach baterii i telefon się restartuje i po prostu nie ma dostępu do prywatnych rzeczy, jak kontakty, konta, zdjęcia, numery telefonów, lista połączeń i wiele, wiele innych rzeczy, które są naszymi prywatnymi danymi. Natomiast mam tutaj kilka zastrzeżeń, bo według tych jakby wytycznych, które są tam, ma się to oczywiście już pojawić w jakimś koreańskim odpowiedniku, znaczy koreańskim odpowiedniku, w koreańskiej wersji S22, ale generalnie ma to działać na takiej zasadzie, że taki telefon w takim trybie oddajesz do serwisu, jakby serwisant może sobie na nim pracować i żeby wrócić do normalnego trybu, musisz po prostu zresetować urządzenie i wtedy się zalogować za pomocą swoich danych. I teraz pytanie, no bo no przecież telefon oddawany do serwisu, po pierwsze, może mieć uszkodzone coś, co będzie wymagało restartu urządzenia. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli mamy wyświetlacz, chcemy go odpiąć, czy tam podgrzać telefon, no to lepiej telefon wyłączyć. Czyli jak włączymy i później włączymy, to już mamy normalny ten sposób logowania do naszego konta, chyba że z tamtego miejsca również będzie można włączyć tryb serwisowy, żeby urządzenie sprawdzić. Bo nie było to podane, mam nadzieję, że tak to będzie zrobione. Druga sprawa. Tryb serwisowy pozwala na to, żeby zachować nasze wszystkie dane, a nie, że musimy je zgrywać gdzieś tam na komputer, robić jakiś backup i tak dalej. Natomiast co, jeżeli chodzi o wadę jakiegoś oprogramowania, jeżeli jest zwalnięta płyta główna, każdy z tych elementów wymaga jakby ponownego wgrania systemu. Jeżeli to będzie jakaś tylko aktualizacja, to spoko, może te dane zostaną, natomiast jeżeli będzie to wymagało jakiejś większej ingerencji, będzie wymagało ponownego wgrania w przypadku wymiany płyty głównej, ponownego wgrania całego systemu. Co z tymi danymi? Czy one będą jakoś automatycznie zgrane, czy nie? No bo raczej nie zostaną gdzieś tam na partycji. W to raczej wątpię. Więc dużo niewiadomych, ale sam pomysł mi się podoba. W sensie jest to takie rozwiązanie, które rzeczywiście pomaga jakby zabezpieczyć się przed tym, że tracimy, powiedzmy, te nasze dane. Myślę, że nadal ciekawszym rozwiązaniem jest mimo wszystko to, żeby mieć wszystko w chmurze, czyli żeby jak najwięcej rzeczy ładować do chmury, czy zdjęcia, czy wideo, czy dane, SMS-y. W Apple jest jednak to fajnie zrobione, muszę przyznać, bo obojętnie co robimy, wszystko się zapisuje i nawet jeżeli nam się telefon restartuje, to hasło, które sobie przed chwilą zapisaliśmy, już się w chmurze zapisało, już jest dostępne na innych urządzeniach. I myślę, że to jest ta najlepsza droga, ale ten tryb serwisowy jako to takie rozwiązanie, gdzie no nie chcemy korzystać z chmury, bo nie każdy chce przecież korzystać z chmury. Niektórzy wolą mieć wszystko lokalnie, dlatego też kupują wersję 512 GB pamięci wbudowanej, to ma to sens. Tylko mam nadzieję, że będzie po prostu to zrobione dobrze. Dzięki, to na dzisiaj tyle. Jeżeli macie jakieś inne ciekawe tematy, to dajcie znać. Generalnie jakoś specjalnie dużo się nie dzieje. Nie wiem, czy to jakaś cisza przed burzą, w sensie, że rzeczywiście ta premiera w tym miesiącu i Samsunga, i Xiaomi, a podobno Nothing Phone coś tam ma jeszcze pracować na jakąś taką tańszą wersją. No i właściwie tyle. No myślę, aha, no jeszcze jest jedna premiera, ale na razie nie wiem, czy mogę mówić już, chyba jeszcze nie. Też marki, która dopiero się pojawia na rynku, więc mam nadzieję, że niedługo będę mógł wam pokazać test ciekawego urządzenia, czegoś nowego wreszcie. Natomiast dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, polajkowania. Trzymajcie się, cześć!